Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. To magazyn sportowy w radiu dla Ciebie, na który jak co piątek zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Witam Cię, Arku. Dzień dobry Państwu. Były reprezentant Polski, mistrz Polski z Legią Warszawa i dobrze się, Tomku, składa, bo w ten weekend właśnie Legia może przypieczętować mistrzostwo Polski, ale warunkiem jest przynajmniej remis w jutrzejszym meczu z Lechem Poznań. No i tak, co Ci mówi Twoja piłkarska, sportowa intuicja? Czy to wydarzy się właśnie ten weekend? No jest to dużo, dużo prawdopodobne, że tak może się stać. Ale zapowiada mi się, wydaje, dobre widowisko, bo i Legia prezentuje bardzo dobrą formę po tej pandemii, i Lech widowiskowo gra. Także spodziewam się dobrego spotkania. Lech nawet jak ma małe szanse, żeby tutaj się włączyć o to mistrzostwo, ale walczy o puchary i nawet jakby był w tej grupie dużo, dużo niżej, to dla Lecha jest to prestiżowe spotkanie z Legią, bez względu na to, na którym miejscu jest w tabeli. Tak, szampany się chłodzą, ale Lech zrobi na pewno wszystko, żeby odwieczny rywal nie świętował na jego stadionie. Co przemawia za Lechem? Tak patrzymy w statystyki. Najlepsza defensywa w lidze, jeśli chodzi o mecze u siebie. 11 straconych goli. W dwóch ostatnich meczach u siebie bez straty bramki. Seria 6 meczów bez porażki. No tak, mają argumenty po swojej stronie, żeby do tego meczu podejść w miarę pewni siebie. No tak, ale też i Legia potrafi wygrywać w Poznaniu. A, to prawda. Tak, i to niejednokrotnie pokazywała. Na pewno tutaj, patrząc obecnie na drużyny, to na pewno ta ofensywa po stronie Lecha wydaje się mocniejsza poprzez kontuzję Legii. Ostatnie spotkania drużyny grały na remis, także wszystkiego możemy się spodziewać po tym spotkaniu. No i ta dodatkowa motywacja, o której mówiłem, czyli zrobić wszystko, aby Legia nie cieszyła się z Mistrzostwa Polski. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie na naszym stadionie. Z drugiej strony motywacja Legii, przypieczętowanie Mistrzostwa właśnie na stadionie Lecha. Też chyba dodatkowa mobilizacja, motywacja, jak uważasz? No na pewno jest tutaj związane, oni już taki jest stres, że już coraz bliżej jest. Jest ta przewaga punktowa dosyć znaczna, 4 kolejki, z każdą kolejką tych spotkań mniej, no i chcieliby już mieć już troszeczkę za sobą to, tak, żeby te ciśnienie spadło, to wszystko spadło, bo już wiedzą, że jest tak blisko już do mety, a nie można popełnić błędu, nie można się, jak to się mówi, troszeczkę podejść nonszalancko, bo to wszystko można, wiesz, odkładać do następnego spotkania, to jest niewdzięczne i na pewno, jeżeli te spotkanie się kolejne teraz właśnie w Poznaniu, to by chcieli już to zamknąć ten sezon, czyli zdobyć już ten tytuł i mieć to za sobą. Tak, bo o Legii trochę już od długiego czasu mówimy, że praktycznie jest to już mistrz Polski, chociaż no trzeba to jeszcze przypieczętować, a no pewnie chcieliby to zrobić jak najszybciej. Tomku, jeszcze ważne przypomnienie dla naszych słuchaczy o tym, że nasz magazyn sportowy jak co piątek można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na kanale TVP Sport na Facebooku, gdzie zapraszamy, jeśli chcecie zadać Państwo pytania do naszych dzisiejszych gości. Z tych najciekawszych postaramy się skorzystać. A skoro o gościach mowa, Tomku, to mamy już połączenie z byłym reprezentantem Polski, mistrzem Polski z Legią, Marcinem Mięcielem, który dziś całą piłkarską wiedzę przekazuje młodym piłkarzom w Szkole Techniki Futbolu Champion. Dzień dobry, Marcin, jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, witam pana. Cześć, Marcinie. Cześć. Kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim. Marcin, zanim przejdziemy do meczu Lech Legia, wspomniałem właśnie o twojej akademii. Rozmawialiśmy o tym z Tomkiem przed programem. Niedawno taka przykra informacja obiegła internet o tej nieprzyjemnej sytuacji. Mianowicie wasza akademia została splądrowana przez złodziei. Powiedz, jaki był ciąg dalszy tej sprawy, bo czytałem, spotkaliście się z takim pozytywnym odzewem ludzi, którzy chcieli wam pomóc. Zwyczajnie. No bardzo pozytywnie. Powiem szczerze, nagłośniliśmy to specjalnie, bo wiemy, że każdy klub, każda akademia ma taki pokój, budynek, w którym trzyma sprzęt. Tak? Nikt w życiu by nie pomyślał, że taki sprzęt komuś będzie potrzebny, bo to jest sprzęt używany. Myślę, że niskiej wartości, jeżeli ktoś by chciał sprzedać używany sprzęt. No wiadomo, jeżeli to jest odkupienie tego sprzętu, no to jest bardzo duża wartość. No i to by nagłośniliśmy to specjalnie, żeby rzeczywiście złodzieje wiedzieli, że to jest duże środowisko piłkarskie i jest ze sobą i będą się bali już dalej kraść, a tu pozytyw był rzeczywiście taki ogromny oddźwięk i duża pomoc dla nas, nie tylko rodziców, ale klubów, który
pomiędzy którymi rywalizujemy tak naprawdę na co dzień. Ludzie wysyłali nam piłeczki po jednej piłce, po dwie, po dziesięć, ze Śląska, z całej Polski tak naprawdę. Dostaliśmy dwie piłki z Anglii, to jest naprawdę niesamowite, jak społeczeństwo piłkarskie się zebrało i nam pomogło. I z tej strony tutaj mam taką możliwość, chciałbym bardzo jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy nie tylko nam coś kupili, pomogli w ten sposób, ale udostępnili to na różnych tam portalach internetowych. Tak, cieszą przede wszystkim takie postawy i pięknie, że tak to się zakończyło, chociaż rozumiem, że tych sympatycznych panów złodziei, rozumiem, jeszcze nie namierzono, tak? I ciężko będzie chyba już w tym momencie gdzieś tam ich... No na razie nie i tak jak myślę, że to albo zostało gdzieś wywiezione, albo po prostu tego się już nie da sprzedać, no bo jak powiedziałem, bardzo duże rozpowszechnienie tego wszystkiego, jeżeli będzie gdzieś to w internecie, to na pewno będzie wiadomo, że to nasze. Także tego się już nie da odzyskać na pewno. Marcin, dziś mówimy między innymi o jutrzejszym meczu Lech-Legia. Legii wystarczy remis, aby móc świętować mistrzostwo. No chociaż pewnie Legia nie pojedzie tam po remis, myślą o remisie. Twoim zdaniem to, czy ten mecz ma faworyta w ogóle? Czy podejmiesz się takiego wytypowania? Faworyta nie ma, aczkolwiek ostatnie mecze Lecha pokazują, że Lech w dobrej formie jest. To raz, dwa... Legia jakby albo trochę zwolniła specjalnie, że tylko po prostu gdzieś tam próbuje każdego meczu jakieś punkty dowieść i te mistrzostwa do końca, albo tak jak zawsze rozmawialiśmy, że po prostu ta forma jest taka nierówna, bo wcześniej rzeczywiście Legia wyglądała bardzo dobrze, dominowała nad przeciwnikami, ostatnie dwa mecze jakby trochę wycofała się i grała spokojniej, tak? Chciała punktować, bo wie, że ta przewaga jest tak duża, że i tak dociągnie tego mistrza, ale nie chce robić jakichś pochopnych ruchów i tak to wygląda. Tak, mówiłem, że Legii potrzebny jest remis, ale co ciekawe, w 16 kolejnych meczach remis między tymi ekipami nie padł. Wygrywała albo jedna, albo druga ekipa. Długa historia starć między nimi. 120 meczów, 36 wygranych Lecha, 54 zwycięstwa Legii. I chciałem was, na początek chciałem może Marcin zapytać, czy ty jakoś szczególnie wspominasz starcia z Lechem, czy jakiś konkretny mecz w swojej karierze? Akurat w tamtych czasach rzeczywiście mecze z Lechem były fajne pod tym względem, że Lech miał fajny stadion i dużo kibiców, tak? To nie było standardem w naszych czasach, jak graliśmy z Tomkiem. I rzeczywiście takie mecze podnosiły adrenalinę między kibicami, między zawodnikami i to było fajne. To nie był czas jak teraz, że Lech rzeczywiście chciał dominować z Legią i to walczyło najwyższe trofea. Lech bardziej walczy w tej grupie spadkowej. Ale mówię, no te mecze, no na te mecze zawsze się czekało pod względem właśnie takim kibicowskim, pod względem atmosfery. Kieruję to pytanie również do Tomasza Sokołowskiego, który spędził 10 sezonów przy Łazienkowskiej. Pewnie też cała masa ciekawych historii z Lechem związanych. No tak, no to już Marcin powiedział, że to takie trochę derbowe spotkanie dla Lecha. To jakby no było oczekiwane przez kibiców, bardziej nagłaśniane, że to jest święta rzecz, że nawet jak są już, będę się powtarzał, jak są nisko w tabeli, nieważne, jak jeszcze nie było grupy mistrzowskiej spadkowej, to dla nich była święta rzecz, żeby tutaj z Legią, czy grają na wyjeździe, szczególnie u siebie, gdzie przychodzi 20 czy 40 tysięcy kibiców, no dla nich świętość, tak, żeby pokonać Legię. I te mecze elektryzowały tutaj chyba wszystkich, i kibiców, i media. I mam nadzieję, że te też spotkanie tak będzie. Ale tu mówię, Legia na pewno będzie, jak to się mówi, troszeczkę przyczajona. Będzie czekała na to, co zrobi Lech, bo Lech tu musi jakby ton nadawać, a Legia pokazała już chyba w tym też fazie zasadniczej, że potrafi grać na Lechu. Myślisz, że piłkarze Lecha faktycznie wyjdą na Legię z nożami w zębach, bo fakt jest, że mają rachunki do wyrównania, między innymi za ten sezon, dwa do tej pory mecze, dwie porażki, porażka przy Łazienkowskiej 1-2, potem u siebie 0-1, no i szczególnie ten pierwszy mecz przy Łazienkowskiej, gdzie Lech praktycznie przegrał wygrany mecz, do tej pory go w Poznaniu wspominają, jest to taka dodatkowa chyba motywacja, żeby w tym decydującym meczu o mistrzostwo chyba Legii zrobić psikusa. To znaczy, mi się wydaje, że nie będą rozpamiętywać to, co się działo wcześniej. Dla nich będzie, dla każdego zawodnika jest ważne tu i teraz, w tym momencie, tak? Żeby oni walczą, mają swoje cele, żeby grać w pucharach, bo wiemy, i Piast z Lechem mają po 11 punktów straty, 4 kolejki, to już praktycznie iluzoryczne szanse, jak to się mówimy, matematyczne szanse, że mają tutaj na mistrzostwo, ale bardziej, żeby grać w pucharach, bo tu jeszcze jest i Śląsk, i Lechia, 1-2 punkty straty, także tutaj wszystko jeszcze
nie jest rozstrzygnięte do końca, kto będzie grał w pucharach. A ja myślę, że w Poznaniu cały czas ten mecz rozpamiętują, bo nawet widziałem konferencję chyba w tym tygodniu trenera Żurawia, który też do tego meczu się odnosił. Dla Legii zresztą to był chyba taki mecz kluczowy, bo właśnie po tym meczu Lech złapał zadyszkę. Legia poszła do przodu, odskoczyła rywalom, złapała świetną pasę. Marcin, jeszcze pytanie do ciebie, bo no tak, Lech gra o puchary i wie doskonale, że żeby Legię zatrzymać, żeby Legia nie świętowała w Poznaniu, to nie może zremisować, musi wygrać. Czy spodziewasz się w związku z tym, że oni wyjdą odważnie na to spotkanie, czy jednak będą gdzieś spokojnie szukać swojej szansy i bez jakichś huraganowych ataków od początku? Znaczy myślę, że wyjdą odważnie, tak? Tak to rozmawialiśmy. Lech chce wygrać przede wszystkim dlatego, że może nie chce gonić Legii, bo to myślę, że już nie ma szans, ale grać w pucharach, zdobyć wicemistrzostwo, ale to jest najważniejsze chyba dla zawodników i przede wszystkim dla kibiców, żeby Legia nie zdobyła na Lechu mistrza Polski jutro, tak? Czyli to jest chyba jakby cel numer jeden w głowach, choćby nie wiem, jak zawodnicy się ustrzegali od tego, że dla nich ważne jest zwycięstwo, tylko to mają w podświadomości, że kibice im tego nie wybaczą, jeżeli Legia zdobędzie mistrza na stadionie Lechu. Tak, jeśli Legia zdobędzie mistrzostwo w ten weekend, to będzie to najszybciej zdobyte mistrzostwo od ładnych kilku lat, bodajże od 6 lat. Spora w tym zasługa pewnie trenera Wukowicza, jest to jego autorski projekt. W tym tygodniu ważna informacja o przedłużeniu z nim kontraktu o kolejne 2 lata. Ważny sygnał, że Legia kroczy dobrą drogą, idziemy dalej razem z trenerem Wukowiciem. Twoim zdaniem, Marcin, Wukowicz to taki trener na lata, a przynajmniej 2 lata przy Łazienkowskiej? No to wiadomo, że to jest pytanie powtarzające się jakby co jakiś czas, czy to już to jest ten trener na lata. Oby tak było, no bo wiemy, że jakby najważniejsze to wszystko, co stanie się, to stanie się po wakacjach, tak? Czyli walka o europejskie puchary, które przynoszą splendor i przede wszystkim pieniądze dla klubu. Oby tak było, że wejdziemy do tych europejskich pucharów i jeżeli nie uda się, oby nie, dla polskiej piłki, dla Legii, mam nadzieję, że rzeczywiście ten projekt długoterminowy 2 lata dla WK zostanie podtrzymany i nie będzie gorących głów, że znowu zmieniamy trenera, bo nie weszliśmy do pucharów, bo często tak było. Czy na dzień dzisiejszy, Marcinie, widzisz tutaj jakby wzmocnienie na jakiejś pozycji? Znaczy ja myślę, że to prezes powiedział, myślę, że na każdej pozycji, jak chcemy grać w europejskich pucharach, potrzebne jest wzmocnienie, bo tak naprawdę Liga Polska, możemy tutaj patrzeć okiem kibica, rzeczywiście fajnie to wygląda w telewizji. Nie wiem, czy już Legia jest tak dobra, że ma tak dużą przewagę, czy po prostu ta liga taka jest troszkę słabsza, a Legia jest ponad, ale no mówię, zawsze to mówimy, jakby egzaminem są europejskie puchary. I myślę, że na europejskie puchary jest potrzeba wzmocnienia jeszcze na każdej pozycji i to zawodnikiem takim, który wchodzi do pierwszej jedenastki, rywalizuje o tą jedenastkę. Teraz mieliśmy informację o podpisaniu umowy z Filipem Mladenowiciem na 3 lata. Jak na polskie warunki media okrzyknęły ten ruch zgodnie z takim transferowym hitem? Nie wiem, Tomek, Marcin, na ile uważacie, że będzie to faktycznie potężne wzmocnienie składu? Jeżeli popatrzymy na to, co Mladenowicz grał w Lechii przez ten 2,5 roku, no to pokazuje to, że na lewej flance obrony, no to jest jednym z najlepszych zawodników w naszej ekstraklasie i z przeszłością też w klubach zagranicznych. Ja już go widziałem rok temu tutaj przy Łazienkowskiej. Wiadomo, że jeszcze miał ważny kontrakt. Legia nie chciała może płacić pieniędzy, wiedziała, jak to wygląda ta sytuacja i mi się wydaje, że bardzo dobry ruch, sprawdzony zawodnik, tak jak w przypadku innych zawodników, którzy przychodzili w ostatnich latach do Legii, no to jest jakby jedna właśnie z tej drogi. Legia może zaoferować duży kontrakt, może wcześniej porozumieć się z danym zawodnikiem i sprawdzonym zawodnikiem niż to, co się mówi. Oczywiście też nie zamykają drogi dla zawodników ewentualnie, gdzie obserwują ich i ściągają z zagranicy, tak? Tylko, że tutaj, no, duża jest niewiadoma. No tak, ale też, Marcin, nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę na to, że jest to jednak kontynuacja polityki transferowej prowadzonej od jakiegoś czasu, że jednak w pierwszej kolejności drenowanie naszego krajowego podwórka, przejmowanie tych najmocniejszych zawodników, zamiast gdzieś tam ryzykowanie kotem w worku z zagranicy. Czy to jest dobry kierunek twoim zdaniem? Znaczy, no, myślę, że dobry, biorąc pod uwagę chyba finanse, bo rzeczywiście mi się wydaje, że to jest też taki trend, że mimo wszystko zawodnika z polskiej ligi takiego jest trochę taniej
wychodzi transfer tańszy, tak? No bo zawodnicy niestety, którzy mają wejść do pierwszej jedenastki, którzy grają w europejskich pucharach na jakimś topie, no to się już cenią, tak? Oni nie tylko patrzą na polską ligę, mają oferty pewnie z lig greckiej i innych. Niestety tam te ligi trochę podbijają te finanse i nie zawsze Legii niestety stać na to. Dlatego tak ważna jest kontynuacja gra w pucharach, żeby Legia miała ten budżet wysoki i wtedy może włączyć się też o zawodników nie tylko polskich, najlepszych, którzy się wyróżniają, ale też właśnie z tego średniego pułapu europejskiego. A to jeszcze jedno pytanie a propos takich spekulacji, co prawda, a propos tego, co on napisał w tym tygodniu. Przegląd sportowy o możliwym powrocie na Łazienkowską Artura Boruca. W Legii nikt tego nie potwierdził, raczej dementują te informacje według artykułu Piotra Kamieńskiego z TVP Sport.pl. W centrum uwagi jest raczej Duszan Kucjak i powrót jego na Łazienkowską. Ale gdybyśmy tak mieli pospekulować, to taki ruch Artur Boruc ponownie przy Łazienkowskiej, co byś Marcin powiedział, czy taką sytuację w ogóle sobie wyobrażasz? Znaczy wszystko można sobie wyobrazić i powrót Artura tak samo. Na pewno z kwestii takich kibicowskich i jako Artur, że grał w Legii, jest kibicem i interesuje się Legią, to był fajny ruch marketingowy. Z drugiej strony Artur za dużo chyba teraz nie broni, z tego to wiem, tak? Duszan Kucjak jest cały czas w formie i jakby patrząc na granie, na to, gdzie jest potrzebny bramkarz z doświadczeniem, który teraz jest na topie, no to chyba ten drugi ruch jest bardziej możliwy na dzień dzisiejszy. Też bym chyba się skłaniał, tylko nie wiadomo, czy Duszan się nie porozumiał z Lechią w kwestii przedłużenia kontraktu, jakie ma, czy Legia już wykonała jakiś ruch, wiedząc, że Majeckiego właśnie traci, żeby się zabezpieczyć. To też był ciekawy ruch na przyszłość, tak? Wiemy, że Duszan, no to co pokazuje w Lechii Gdańsk, no robi niesamowitą robotę i trzyma ich cały czas jakby w walce o puchary. No tak, byłby to ciekawy powrót. W drugiej części będziemy jeszcze kontynuować temat 34. kolejki, między innymi tego hitowego meczu Lech Legia. W pierwszej części naszym gościem był Marcin Mięciel, mistrz Polski z Legią Warszawa. Wielkie dzięki, Marcin, do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć, wszystkiego dobrego, Marcinie. Zostajemy w studiu oczywiście z Tomaszem Sokołowskim i tak, będziemy kontynuować temat jeszcze w drugiej części, ale tak, mamy jeszcze półtorej minuty, więc a propos tego wątku, o którym mówiliśmy, czyli poszukiwaniu bramkarza, czy w ogóle Legia, dla Legii to jest priorytet twoim zdaniem? Legia potrzebuje na siłę szukać teraz nowego golkipera? Znaczy wiesz, nigdy nie można tutaj jakby nie szukać kogoś, tak? Bo wiemy, że jest jeszcze Cieżnia, który ostatnio leczył kontuzję i nie wiadomo w jakiej jest dyspozycji. To gdzieś jest też, są młodzi zawodnicy i teraz jest kwestia tutaj na kogo postawią w nowym sezonie, a jeżeli taki byłby Kucjak do wzięcia i on też by wyraził ochotę, no to wiadomo, sprawdzony bramkarz był już w tym klubie i to byłby bardzo dobry ruch i przy ewentualnie któryś z młodych zawodników mógłby się ogrywać dalej, tak, i ewentualnie dać mu szansę, jak dostał Majecki. Ale wracając jeszcze do transferów, Legia nie boi się wydać dużych pieniędzy, przypomnę Slisza, zakup ponad 1,5 miliona euro, tak? To jest gdzieś inwestycja na przyszłość, tak? Teraz Mladenowicz przychodzi, skończył mu się kontrakt, przychodzi za darmo, także Legia tutaj na różnym polu działa. Ewentualnie zakontraktuje może któregoś z zawodników z zagranicy też za może nieduże pieniądze. Pracowity tydzień, pracowite tygodnie dla dyrektora sportowego pana Radka Kucharskiego. Dużo, dużo nowych informacji. Być może wkrótce kolejne twarze przy Łazienkowskiej. Wracamy, Tomku, jako się rzekło, w drugiej części do tego tematu. Naszym gościem będzie Jerzy Engel, a w radiu dla ciebie teraz wiadomości, na które zaprasza Marcin Kargol.